kurwa, już mi głowa boli. Więc mam dla ciebie deal. Ściągniemy knebel, ale pod warunkiem, że będzie się zachowywał jak człowiek. Żadnych krzyków, zgoda? Panie Doszadilu? Stary, minęło kilka sekund. Jak miałby zapomnieć? Znowu to samo. Kurwa, staram się go przestraszyć, rozumiesz? Kret złego! Chciałem go wziąć z zaskoczenia, teraz gość widzi, że nie wiemy, co robimy. Sorry, nie chciałem ci psuć pracy. Dobra, wiem, wiem. Teraz się postaraj, bo szefowi na tym zależy. Teraz musimy grać ostro. Dobra, wracamy do tej walizki. Gdzie ją schowałeś, kurwa, Iran? Co, kurwa? Głuchy jesteś? Zbyszek! Zobacz, ty pierdolę, wynik. Zbyszek! Co? Zaraz będzie gadał. Kurwa, nie będzie! Jak nie będzie? Ma knebel, kretynie! Udaję! Pobudka! Misiu! Wstajemy, będziemy mówić! Stary. Ja się nie ruszę. Tylko zabiłeś. Ja jak zabiłem? Leży, śpi może. Zemdlał. Odpocznij i zacznij gadać. Kurwa mać, szef nas zajebie! Wcześniej nie grał, a Paszek sobie poradził. Dalej pójdzie, skończymy jeszcze dziś. Damy radę? Damy radę. Paweł? Kupiłeś jakąś inną krew niż zwykle? Nie, tą co zwykle. Tobie ze znowu nie pasuje. Krew za mało słodka? Paweł. Artur, moje gratulacje. Świetna rola. Niby krótka, ale nominacja dla aktora drugoplanowego będzie na pewno. Artur. Artur. Ej, słuchajcie, jak to wygląda? On się wkręcił, mówię wam. Co? Co się tak patrzycie? Dobra, co robimy? Co to znaczy, co robimy? Monia, musimy coś zrobić, nie możemy go tutaj tak zostawić. Zadzwońmy na policję, oni będą wiedzieć. Wiesz, że nie możemy tak zrobić, zamknął Michała. A masz jakiś inny pomysł? Przecież on go zabił. Czy dobrze rozumiem, ty chcesz ukryć fakt, że Michał zabił Artura? To był wypadek, za bardzo się wczuł. No nie, 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 chłopaki, tak nie może być. Ile lat robimy już te filmy? 5? Ludzie, jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. W sumie jesteście dla mnie jak rodzina. Wiem, że to zabrzmi strasznie, ale jeśli doniesiemy na Michała, to kurwa filmowa się skończy. Nie ma o czym gadać. Pojebało cię? Mówię serio, chcesz donieść na Michała? No ale jak chcesz to zrobić? Ja wiem, że on nie miał rodziny, tak? Ale grał w teatrze, no jacyś ludzie go znają. Byłoby do zrobienia. A zajmowałaś się kiedyś czymś takim? Wiesz, jak to ze mną jest. Załatwię wszystko. Dobra, sorry Paweł, ale krycie morderstwa to jest dla mnie za dużo. Wypadku. W którym zginął człowiek. Nie mamy wyjścia. Michał nas potrzebuje. No bo co zrobisz, Monika? Doniesiesz na niego i na mnie?
Przecież nie ty go zabiłeś. Stop, stop, stop. Na pewno da się to jakoś wyjaśnić. Nawet tutaj sobie nie umiemy tego wyjaśnić. Michał, dlaczego to zrobiłeś? Daj mu spokój. Nie widzisz, że ma dość na dzisiaj? Dobra, sprawa jest jasna. Nikt tutaj nie chce, żeby Michał szedł siedzieć. Więc jeśli chcesz rozpierdolić wszystko, nad czym pracujemy od liceum, to proszę bardzo. Dobra, kurwa. Mam dość. Wszyscy się zgadzają? Kliki nam się skasowały, więc poszliśmy do domu. Dobra, ja się tym zajmę. Jak wrócę, to czekam na pomysły, co zrobić z nim. Zrobimy to. Ale najpierw muszę wiedzieć, że... Że nikomu nic nie powiem. Tak. Dobra, jakby nie musisz nic więcej mówić. Mi też zależy na zespole, tak? Ale jednak nie uważasz, że trochę przesadzamy? Krycie morderstwa? Wiesz, że to ja powinienem iść siedzieć, tak? Co? To ja kazałem Michałowi napierdalać Artura ile się da. Żeby się wczuł. Artur się zgodził, ale teraz pewnie powiedziałby co innego. Monika, ja poza grupą nie mam nic. Jeśli się rozejdziemy, to... Naprawdę nie wiem, co zrobię. Proszę, ja potrzebuję was wszystkich. Pomóż mi. No dobra, ale... Ale pod jednym warunkiem. Słucham. Nikt nigdy się o tym nie dowie. Masz moje słowo. Niech Michał sam sobie to ogarnie. Co ty robisz? Pojebało cię? Ciebie pojebało, nie możemy go tak zostawić. Nie pójdę przez niego do więzienia. Dorośli, co tu się dzieje? Andrzej mnie wkurwił, to rzuciłam w niego kubkiem. Ostatni raz jestem na planie, to... Szkoda gadać. Co jest złego w moim planie, co? Powiesz mi, czy rzucisz we mnie talerze? Rzucę w ciebie talerzem. Jaki masz plan? Michał go zabił, tak? To może Michał się powinien tym zająć. My na dzisiaj kończymy, a on zostanie jakoś sobie z tym poradzi. Nikt nie pójdzie na policję, ale też nikt nie będzie uczestniczył w chowaniu tego. Nie. Jesteśmy grupą, musimy sobie pomagać. A jak coś pójdzie źle? Wszyscy mamy przejebane, zwłaszcza ty! Wiem. Teraz czekam na pomysły, co robić dalej. No może zakopiemy go gdzieś na jakiejś wsi. Jakiejś wsi? Jesteśmy w centrum miasta. Jak chcesz wynosić trupa, jechać z nim godzinę, to proszę bardzo. No to może zawińmy go w jakiś dywan. W dywan? Dywan. Dywan? Dywan? Widziałam w filmie. Tu nie ma ani jednego dywanu. Wywieźmy go, jest noc. Jakie są szanse, żeby ktoś nas zauważył? Stary, tutaj nie chodzi o statystyki i szanse, tylko to, żeby nie wpaść ze zmasakrowanym trupem na tylnym siedzeniu. No to co proponujesz? Zostawić go tutaj? Krzysiek, Daria, jakieś pomysły? A co jeśli spalilibyśmy go tutaj? Przecież to nie ma sensu. A zjedli? Kiedyś tak robili ze zmarłymi, po śmierci się ich zjadało. Jeżeli żylibyśmy 10 tysięcy lat temu, w ramach stypy zjadalibyśmy babcię. Krzysiek, jakieś pomysły? Ale to jest jedyny sposób na uszanowanie jego pamięci. Nie, sorry, mam pustkę w głowie. Okej, to jak na coś wpadniesz, to daj znać. Myślimy dalej. Zostawcie mnie tutaj. Andrzej ma rację. Idźcie do domu. Zapomnijcie o mnie. Ja to wszystko ogarnę, obiecuję. Jakby, sorry Michał, że będę szczera, ale nadstawiamy tutaj wszyscy na ciebie karku. Więc ogarnij się i zacznij myśleć, albo się zamknij. Muszę się przewietrzyć. Muszę zadzwonić. Gdzie? Mam plan.
Krzysiek, do rzeczy, nie mamy czasu na historię. Pamiętacie, jak rok temu nie miałem czasu przyjechać na plan łowców potworów? Powiedzmy, że robiłem wtedy zlecenie dla szemranego klienta. Krzysiek. Dobra, robiłem spot dla mafii beskidzkiej. To ci od paluszków. Co? Nie. Mają nowego szefa, który chce popracować nad wizerunkiem. Nic z tego nie wyszło, pokażę wam wszystko potem. Czemu nam nic o tym nie powiedziałeś? Potrzebowałem kasy. Myślisz, że warto jest dać do portfolio spot o tym, jak torturowany jest wierzyciel? Ja bym dała. Dobra, opowiesz nam potem. Dobra, do której mamy tę piwnicę? Do 6 rano, a co? 4:21. Krzysiek, to wyjdzie? Nie wiem! Mają kogoś wysłać. Dobra, ja idę mu pomóc z rzeczami, zaraz wracam. No, to gdzie jest ciało? Już panu pokażę, panie... Bez nazwisk. Ty! Ja? No, duży jesteś, to mi pomożesz go przenieść na tamten stół, co? Dobra. No dobra, to my sobie poradzimy, a reszta może iść. Do widzenia! Ogłuchłeś? No wyjazd, dam sobie radę. Co się teraz dzieje? Co ci mam powiedzieć? Wzięliśmy go na stół i... Nie przeszkadza wam muzyka, co? Jakoś lepiej mi się pracuje. Nie. No. No i fajnie. Co za noc, co? Chcę tylko, żebyście widzieli jedno. Zrobiłem to dla grupy. Musimy się trzymać razem. A nie dla Michała? Tak, ale dla grupy też. Wiecie, co razem przeszliśmy. To będzie kolejna sytuacja, z której kiedyś będziemy się śmiać. Tak myślisz? Jak będę miał coś nowego, to napiszę. To będzie coś spokojniejszego. Piszmy się nad Andrzej. Nie wiem, stary, chyba muszę odpocząć. Krzysiek, Agata? Daria? To by się chyba podobało, tak? Niby tak, ale jednak nie. Monika?
Napiszcie, jak będę miał coś, ok? Zrobimy preprodukcję i zapomnimy o tym projekcie. No nie wiem. Muszę się teraz skupić na magisterce, ale jesteśmy w kontakcie.